Tegoroczna edycja 29. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy poświęcona była zbieraniu pieniędzy dla oddziałów dziecięcej laryngologii, otolaryngologii i diagnostyki głowy. Wśród wielu sztabów orkiestry na terenie naszego kraju, również w Kudowie Zdroju i w Kłodzku, zorganizowano sztab 29. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W tym roku sztab mamy jak zwykle w Zespole Szkół imienia Jana Pawła II. Jest 20 wolontariuszy, praktycznie wszyscy wyszli w tej chwili na ulicę. Zbieraliśmy pieniążki, dawaliśmy naklejki. Bardzo dużo było ludzi i dużo nam dało pieniędzy. Zazwyczaj 10, 20, ale też 100 czasami. W ramach finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Teatrze pod Blachą odbył się bieg Policz się z cukrzycą, który zorganizowany został przez Stowarzyszenie Kudowianka RAN. Udział w biegu mogła wziąć każda osoba, która się zapisała poprzez SMS w danym terminie. Minimalna wrzutka do puszki Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy to było 20 zł od osoby. Jest trochę zimno, ale nie było to żadna przeszkoda dla nas, bo zawsze uczestniczamy w takich biegach charytatywnych, no i dzisiaj chcieliśmy też być razem z innymi i wspierać Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Wspieramy charytatywnie orkiestrę, grupa farmorsów z Kudowy. Nasza oczywiście nie cała ekipa, tylko część ekipy, która chciała biegać i w ten sposób uczcić 29. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Bardzo się cieszymy, że miasto Kudowa-Zdrój po raz kolejny mogło się włączyć w finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Jak wiadomo, w tym roku ten finał wygląda inaczej w związku z pandemią, ale z inicjatywy Stowarzyszenia Kudowianka RAN właśnie odbył się bieg Policz się z cukrzycą, w który jako Kudowskie Centrum Kultury i Sportu włączyliśmy się w organizację tego. Pani burmistrz miasta Kudowa-Zdrój Aneta Potoczna przekazała 100 pakietów startowych. Są to upominki, gadżety związane z miastem Kudowa. W tym dniu w Kudowie Zdroju odbywały się liczne licytacje fantów orkiestry. Dodatkowo na stronie Kudowskiego Sztabu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy utworzono wirtualną skarbonkę, do której również można było wpłacać pieniądze. W tegorocznej edycji w Kudowie Zdroju udało się zebrać kwotę blisko 16 tysięcy złotych. W Kłodzku 29. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zainicjowany został kiermaszem w Galerii Handlowej Twierdza Kłodzko. Kiermasz walentynkowy, świąteczny. Wszystkie pieniążki zasilą Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Przyczyniły się do tego kiermaszu nauczyciele ze szkół z Kłodzka wraz z uczniami i wolontariuszami. I rodzicami oczywiście. I koło gospodyń wiejskich upiekło nam przepyszne ciasta. Koło gospodyń wiejskich z Chocieszowa włączyli się również w akcję. Zawsze możemy na nich liczyć, także dziękujemy bardzo. My chcemy sprzedawać ciasta, żeby uzbierać pieniądze na pomoc Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Mamy nadzieję, że dużo ludzi przyjdzie i da jednak trochę też serca i pieniędzy na pomoc. Czy wie pan, no co mówić o pomaganiu? No każdy powinien mieć dobre serce i tyle, bo każdy może się w tej sytuacji znaleźć. Na szczęście ja nie korzystałam, ani ja, ani moje dzieci. Oby tak nie było, ale inni niech korzystają. Na placu przed Liceum Ogólnokształcącym imienia Bolesława Chrobrego w Kłodzku zorganizowano spotkanie z alpakową kotliną. Tak, odkąd mamy hodowlę, tutaj co rok wspieramy właśnie akcję Jurka Owsiaka i zbieramy charytatywnie pieniążki na ten szczytny cel. Przyjeżdżamy z alpakami, oczywiście one mają swoje godziny pracy, więc po dwóch godzinach jest wymiana zwierząt. No i stoimy i zbieramy pieniążki, po prostu. Niestety to jedyne imprezy, które w tym roku będą w czasie 29. finału, ponieważ ze względu na obostrzenia nie udało nam się nic więcej zorganizować. Ale wolontariusze będą chodzili po mieście jak zawsze od 9 do 20 i liczymy na Państwa otwartość i zrozumienie. Sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Kłodzku liczył 100 wolontariuszy. Na terenie miasta Kłodzka było też 11 puszek stacjonarnych w różnych obiektach gastronomiczno-handlowych. W tym roku nie można było zrobić licytacji stacjonarnie i na stronach Kłodzkiego Sztabu Orkiestry odbywały się akcje internetowe. Ze względów bezpieczeństwa w tym roku w Kłodzku podjęto decyzję, że zebrane pieniądze nie przeliczano w sztabie, tylko bezpośrednio przekazano je do Centrum Przeliczeniowego Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Prawdopodobnie w połowie lutego podana zostanie na stronie Kłodzkiego Sztabu Orkiestry tegoroczna zebrana kwota.